Jest opcja taka. OMETV, Tinder i co? Gówno. Robimy dymy. Sprawdź nowy event świąteczny na stronie. Odbieraj codzienny skin z kalendarza adwentowego. Otwieraj skrzynki i zgarnij super drop. Pnij się w rankingu i zgarnij nagrody. Ulepszaj swoje skiny i pomnóż ich wartość. Kliknij pierwszy link w opisie i odbierz prezent od Mikołaja szybciej w tym roku. Ulala, komsi komsi kamsa one day of love, next day, no. Dobra. No i ogólnie to witam. Co jest z moim głosem? Witam widzowie wszystkich na streamie. Sorry, że dawno nie było, no ale nie wiem, jakoś nie miałem pomysłu. Nie no, czy pomysłu nie miałem? No grałem sobie w sumie w różne gry. I byłem na streamach gdzieś, to wiecie o co chodzi. Ale zagrałem symulator bota. Zakopałem się. Jak ktoś chce, żebym wbił na jego lekcję, to macie link do Discorda. I mi na pewno wyślijcie, widzowie, lekcje jak macie. Na Google micie, dobra? A, i zainwestowałem oprócz w słuchawki. Zainwestowałem w buty, widzowie. Jakie, no mogę wam pokazać. Tylko nie śmiejcie się, dobra? Powiedzcie, czy fajne, czy nie. Dobra, czekajcie, jeszcze. Dobra, idę wam, idę pokazać. Tylko się nie śmiejcie, widzowie, dobra? Dobra. Ej, przyciszyły mi się słuchawki. Dobra, pokazuję wam, widzowie, nie śmiejcie się. Powiedzcie tylko, czy fajne, czy nie. Takie. Siema, pozdrawiam, Davidku. Takie. No fajne, mi się podobają, szczerze. Dzięki, Polt. Czekajcie, jakby wam to pokazać, żeby było widać. Dobra, od góry. Boku. I tego boku. A, i taka podeszwa śmieszna jest. Oby to nie pękło, bo może pęknąć. Jak się w coś wejdzie. Uwielbiam cię, zadymiarzu. Trochę brudne. Fajne są? To fajnie. Mi się podobają też. Tylko mam nadzieję, że nie pęknie podeszwa za szybko. Dobra, widzowie. Nowy trik. Od razu mówię, że nie jest to wymyślone przeze mnie. Na streamie u Holaka widziałem. Na ich kladzi poszą dla ciebie. No, chyba tak. To nie mój trik, nazywa się orzeł. Pepsi nie wodę, bo srakę bym dostał potem. Paulinka ma już problemy, kokona jest grana wtedy. Od razu wszystkie znikają, nie ma obaw żadną stronę. Mówię sobie dobra S, duszy śliwy i ja też. Mówię sobie dobra S, zajebie jakieś dziwce. Coś źle robię, widzowie, z tym trikiem. Dobra, jeszcze raz. Zobaczmy. To się liczy, chyba tego nie zaprzeczysz. Lub mądrością swą nie grzeszysz. Zaraz muszę lecieć już, bo zgłodniałem byku w chuj. Ej, dobrze było czy nie? Pierwszy raz w życiu to robię. Nie wiem czy dobrze. Mrówkojad robiony teraz. Spróbuję osieł mrówkojadem, pokczam. Oby nie dopadła go sraka. Dycha na Twitch TV, na czole mam Wi-Fi. Każdy streamer Minecrafta wypierdala za drzwi. Dla mnie streamer to jak nic, kocha mnie mój każdy widz. Rajdik tutaj, rajdik tam, jestem streamer number one. Po północy tylko liga, Timo już na topie śmiga. I spoceńce są w drużynie, kiedyś im to kurwa bidzie. Gram w CS-a, gram w RP, jedno w kurwia, drugie nie. Jestem czasem piosenkarzem. Nie wiem czy dobrze wyszło, widzowie. Mrówkojatorem, ale się zmęczyłem, giga. Dobra, Jabłcza Dance. Siema Tobiasz, Jabłcza Dance. Pozdrów kusów i gorczycę od Aeroxa. Jak to się robiło? Pokaż mrów
kocha do twojego długiego albo i na lekcji komuś. LIS486 śliczny i Datsun podkreślenie? Wow, Babel! Pozdrawiam Anon, dzięki! Siema Davey, pozdrów Jana Szczora dla mnie. Siemka, zrób coś dla mnie wyjątkowego, uśmiechnięta buźka. Coś wyjątkowego? Karton na głowę! Dobra, elo. Łoba, ben, ale dymy. Pozdrów. A! Może odpowiemy dla pewnego pana, widzowie. Jak ten film się nazywał z Nitro Dęciakiem? Gdzieś tu był taki film, co miał 10 minut i tam mówił, że jestem upośledzony, Nitro. Chciałbym na to odpowiedzieć. No ogólnie skrót tego filmu jest taki, że słucha piosenkę, ale jeszcze jest jeden, gdzie... Nie mogę go teraz znaleźć, no ale Nitro tam mówi, że jestem upośledzony i że to, co robię na streamach, to nie jest taka beka, że ja się śmieję z wami z czegoś, tylko wy ze mnie tylko. Wiecie, o co chodzi. Tak powiedział. Ja mówię, że jest to nieprawda, bo ja się dobrze bawię zawsze na streamach. Mam spore oskarżenia dotyczące tego, że Denit Rosyniak jest konsumentem gówna, widzowie. Pozdrów. Tak, zaraz wam przedstawię poważne argumenty na to, że Nitro Zyniak je gówno. Tylko chciałbym jeszcze ten film wam pokazać i przedstawić. Bo wy pewnie nie widzieliście. No ale dobra, już nieważne. Mam za to... Otwórz oryginał. Patrzcie. Nitro Zyniak, nie wiem ile on tam ma lat, ale sporo. Dzięki, Fled. No, napisał, że możemy skoczyć oboje z tego samego budynku i coś tam dalej. Do Tobiasza i mnie, gdzie ja Nitra nigdy nie zwyzywałem, nic o nim złego nigdy nie powiedziałem. Dowody na to, że Nitro je gówno. No to dowody są takie, że streamuje Nitro Zyniak chyba na Facebooku, nie? Czy nie? Nie wiem. Więc dowody na to, że Nitro je gówno. Streamuje na Twitch, na Facebooku, czyli jest ich konsumentem. Czyli, a jak wiemy, Facebook do streamowania no jest wiadomo czym, jest gównem. Więc jest konsumentem gówna, proste. Dawaj świecę, mordo. No, ale widzowie, nie piszcie jo ten, ani w ogóle mu nie wysyłajcie tego, bo nie chce mi się już mu odpowiadać na coś. Nitro, po prostu nie oglądaj moich rzeczy. Bo Nitro podchodzi do tego z takim podejściem, że to jest na poważnie wszystko robione, jakieś piosenki czy coś. I no rozumiem, że może się to nie podobać. Bo to nie chodzi o to, żeby się wszystkim podobało. Jakby to było robione po to, żeby się wszystkim podobało, to na pewno by nie było na bicie od Cypisa szósty dzień tygodnia. Wiecie, o co chodzi. Więc to jest po prostu robione dla beczki, dla ludzi, co mają taki no humor trochę inny niż wszyscy. Twitchowy bardziej. Rozumiecie? No a Nitro bierze to za bardzo na poważnie, no i to jest problem. Więc lepiej, żeby po prostu już nie oglądał tego. Pamiętam, że kiedyś jeszcze z 6 miesięcy temu, jak Nitro oglądał moją Hot 16, to powiedział, że mi sprzedałby bomby, jak mnie widzi. Rozumiem, że tak mógł powiedzieć. To nie jest tak, że on coś kurwa złego robi, nie? On mnie po prostu wkurwia, ten chłop. Ale to nie jest, że on coś powiedział, że coś, nie wiem, jego styl bycia mi nie odpowiada. Ja mam czasami tak, a może jest fantastycznym człowiekiem i ten, i teraz krzywdzące rzeczy mówię, ale, bo, no bo nie znam, nie, ale są niektórzy, jest, to może iść do haszu, nie wiem, jakby to powiedzieć, jest typ ludzi, których jak ja słyszę, jak oni coś mówią albo coś robią, mam ochotę po prostu podejść i pierdolnąć w głowę. Ale nie z nienawiści, kurwa, czy bo coś zrobili właśnie, tylko po prostu mam taką chęć podejść i przypierdolić. A czekaj, zadzwonię do niego, zobaczę, czy sygnał jest. No, więc po prostu niech Nitro Zyniak nie ogląda moich filmów. I mu nie wysyłajcie nic. Po prostu.
Ej właśnie, jak mu ktoś spamował tym linkiem, to czemu go po prostu nie zbanował? Na tą elekcję tylko wszyscy a https.teams.microsoft.com ukośnik podkreśle pl myśli. Lecimy dalej ze streamem. Co robimy, widzowie? Jest opcja taka. Ome TV, Tinder i co? Gówno. Robimy dymy. Japcza dance! Dobra, 10 świec, 3 mrówkojady i śmigło. Albo 2. O, no jest nowa piosenka na YouTubie z Japczanem i Dychą, jak ktoś nie widział, możecie zobaczyć. Kosek, dzięki, dobra, siema. Dawaj na mita, no teraz to już za późno, dobra, widzowie, dzięki za streama, sorry, że krótki, ale muszę iść. Krystianek, Latek 6, dzięki za denciaka, dobra, elo.